Cały projekt związany z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego opierał się będzie na ścisłej współpracy z partnerem niemieckim. W tamtejszym powiecie Greifswald powstały takie rozwiązania, które zdają egzamin, a w przypadku obecnej sytuacji, gdy toczy się wojna w Ukrainie, dostęp do konwencjonalnych źródeł energii jest skomplikowany i drogi, zatem niezbędne jest poszukiwanie nowych rozwiązań. Biogazownie, zarówno elementy fotowoltaiki, różnego rodzaju, że tak powiem, rozwiązania i technologie, które już dzisiaj w Niemczech bardzo fajnie funkcjonują, jednocześnie dają taką gwarancję i zabezpieczenie energetyczne. A zyskać na tym mogą także mieszkańcy powiatu wałeckiego. Energia jest nam bardzo potrzebna. Wszystko robimy, żeby ta energia była jak najtańsza i jeżeli prowadzimy energię odnawialną i uda nam się wprowadzić do naszych sieci, to znaczy, że będziemy mieli mniejsze koszty, a te koszty przede wszystkim są bardzo ważne, pomniejszone dla obywateli. Poza tym samorządy korzystające z biogazowni będą na tym zarabiać. Nadwyżki, które będą dostarczane do dużych odbiorców, tak w postaci biometanu czy energii elektrycznej, będą generowały przychód dla tego podmiotu zarządzającego tą biogazownią i będą dzielone na jednostki samorządu terytorialnego, żeby one mogły w tym momencie zasilać jakby swój budżet. Dla biogazowni, która powstanie na terenie powiatu wałeckiego, do wyboru będą dwie lokalizacje. Znajdują się one na terenie gminy wiejskiej Wałcz, w okolicach Lubna i Górnicy. Jeżeli będą powstawały czy elektrownie wiatrowe, czy będą powstawały farmy fotowoltaiczne, czy w tym przypadku biogazownie, no to tylko i wyłącznie mogą być tam zlokalizowane, gdzie będzie zero uciążliwości dla mieszkańców. Projekt zabezpieczenia energetycznego powiatu wałeckiego zakłada dwa etapy. Pierwszy dotyczyć będzie kampanii informacyjnej na temat biogazowni i sfinansowany będzie ze środków programu współpracy Interreg. Drugi zaś związany będzie z budową biogazowni. Środki finansowe na tę część projektu będą pochodzić ze źródeł zewnętrznych. Czas realizacji to nie więcej niż 5 lat. A do projektu przystąpili prócz powiatu wałeckiego gmina miejska Wałcz, gmina Tuczno i Człopa oraz gmina wiejska Wałcz.